Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ojciec Święty Franciszek po raz pierwszy sprawował Eucharystię w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w niemalże pustej Bazylice Świętego Piotra. Po mszy świętej papież wygłosił wielkanocne orędzie, po którym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Ta msza, podobnie jak wszystkie uroczystości tegorocznego Wielkiego Tygodnia, przejdzie do historii Kościoła. Po raz pierwszy od kilku dekad placu przed Bazyliką Watykańską nie udekorowano tysiącami kwiatów z Holandii. Plac, na którym Wielkanoc gromadziło się tysiące ludzi, jest zamknięty i całkowicie pusty. Po mszy świętej papież wygłosił orędzie. Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła. Jezus Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Papież skierował swoje myśli przede wszystkim do tych, którzy zostali bezpośrednio dotknięci koronawirusem. Do chorych i zmarłych oraz członków ich rodzin, z którymi niekiedy nie zdołali się nawet pożegnać. Signore della vita accolga con sé nel suo regno. Niech nie zabraknie pocieszenia i niezbędnej pomocy osobom, które są w sytuacji szczególnie trudnej, jak pracujący w domach opieki lub mieszkający w koszarach i więzieniach. Dla wielu jest to Wielkanoc samotności przeżywana w żałobie i pośród wielu trudności, jakie powoduje pandemia, od cierpienia fizycznego po problemy ekonomiczne. Ojciec Święty mówił, że choć może niektórzy czują się dziś samotni, cierpią, to nawet w tak trudnych czasach jak podczas panującej epidemii, Pan nie zostawił nas samych. Trwając zjednoczeni w modlitwie, jesteśmy pewni, że położył na nas swą rękę, powtarzając nam z mocą: nie lękaj się, zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Ojciec Święty zaapelował do wszystkich rządzących o działania na rzecz wspólnego dobra obywateli i zapewnienia niezbędnych środków i narzędzi umożliwiającym wszystkim prowadzenie godnego życia. Biorąc pod uwagę te okoliczności, niech zostaną rozluźnione również sankcje międzynarodowe uniemożliwiające krajom, do których są adresowane, udzielenie odpowiedniego wsparcia swoim obywatelom. Postawmy wszystkie państwa w sytuacji umożliwiającej zaspokojenie największych potrzeb chwili obecnej, zmniejszając, a nawet umarzając dług ciążący na budżetach krajów najbiedniejszych. Spośród wielu obszarów świata dotkniętych koronawirusem, szczególnie myśl papież skierował ku Europie. Po II wojnie światowej ten umiłowany kontynent mógł się ponownie odrodzić dzięki konkretnemu duchowi solidarności, który umożliwił mu przezwyciężenie rywalizacji z przeszłości. Tym pilniejsze jest, zwłaszcza w dzisiejszych okolicznościach, aby nie ożywiać tej rywalizacji, ale by wszyscy uznali się za część jednej rodziny i wzajemnie się wspierali. Ojciec Święty apelował o odwagę przyłączenia się do apelu o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni we wszystkich zakątkach świata. Nie jest to czas na dalsze wytwarzanie i handel bronią, wydawanie ogromnych kapitałów, które powinny być wykorzystywane na leczenie ludzi i ratowanie życia. Papież apelował o zakończenie wojny w Syrii i Jemenie, napięć w Iraku i Libanie oraz rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także o pokój na Ukrainie i w krajach Afryki. Po wygłoszeniu orędzia i złożeniu życzeń świątecznych, Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Pandemia chińskiego koronawirusa przynosi coraz większe straty. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 20 tysięcy osób. Kolejne zgony odnotowywane są także w Europie. To włoska fontanna di Trevi każdego dnia gromadziła tłumy turystów. Dziś wygląda tak. To Ateny przed epidemią i w jej trakcie. Podobnie jest we Francji pod wieżą Eiffla. Moskwa jeszcze kilka tygodni temu i obecnie. Na ulicach całego świata trudno zauważyć dziś tłumy osób. Dotychczasowe atrakcje turystyczne zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Epidemia koronawirusa postawiła nasz świat do góry nogami. W trudnych czasach odwaga i siła nie są definiowane przez to, co mówimy lub robimy publicznie, ale przez działania, które podejmujemy cicho, prywatnie, jak na przykład pobyt w domu. Nawet gdy jesteśmy od siebie odseparowani, jesteśmy zjednoczeni.
Mówił premier Kanady, obecnie izolacja to jedyny sposób na ograniczenie epidemii. Kraje, które za późno wprowadziły społeczne ograniczenia, dziś zbierają śmiertelne żniwo. W USA jest już ponad 500 000 zakażonych i 20 tysięcy ofiar śmiertelnych. Niemal tyle samo zgonów odnotowano w Hiszpanii czy we Włoszech. Podobnie jest we Francji. Łączna liczba zgonów, które miały miejsce w szpitalach oraz w placówkach społecznych i medyczno-socjalnych z powodu zakażenia koronawirusem wynosi ponad 13 tysięcy. COVID. W Afryce epidemia koronawirusa dopiero przybiera na sile. Mamy do czynienia z transmisją lokalną, a także z transmisją społecznościową. Właśnie dlatego liczba zachorowań rośnie. Nasz kontynent znajduje się na etapie, na którym Europa była jakieś 6 tygodni temu. Nadszedł czas, abyśmy zrobili o wiele więcej w kwestii zahamowania epidemii. W Polsce zaraziło się dotychczas nieco ponad 6670 osób, 232 osoby zmarły, 375 pacjentów zostało wyleczonych. Mimo pandemii, izolacji, zamrażania gospodarki, Światowa Organizacja Zdrowia nie zamierza rezygnować z tak zwanej aborcji. Więcej, wpisała mordowanie nienarodzonych na listę, i tu cytat, kluczowych usług medycznych. Zbrodniczy proceder pochłania miliony ludzkich istnień. I to w czasach, w których powinniśmy uświadomić sobie, jaką wartością jest życie. Tak zwana aborcja była najczęstszą przyczyną śmierci w świecie w całym 2019 roku. Zamordowano ponad 42 miliony nienarodzonych dzieci. I swoją rolę w tym, by te liczby były tak dramatyczne, odegrała Światowa Organizacja Zdrowia. Forsuje aborcję w różnych krajach, czy wręcz jej brak, próbuje kraje penalizować. Mówiła prawnik i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. WHO teraz przekracza kolejną granicę. Twierdzi, że mimo pandemii to właśnie tak zwana aborcja powinna być jedną, i tu cytat, z kluczowych usług medycznych, tłumaczy prawnik Marcin Jakubczyk. WHO jest organizacją wysoce zideologizowaną, że nie o dobro drugiego człowieka, nie o zdrowie chodzi, tylko tak naprawdę o realizowanie konkretnej ideologii. I te ideologie WHO chce realizować pomimo trwającej pandemii, a to oznacza śmierć kolejnych nienarodzonych dzieci. To jest tak naprawdę wielki dramat, kolejna tragedia, która dokonuje się w obliczu innej tragedii, jaką jest walka z koronawirusem. To okrutna sprzeczność, mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i tłumaczy, że w wielu krajach właśnie by walczyć z koronawirusem wstrzymuje się bardzo ważne zabiegi i operacje. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby mimo rezygnacji z innych zabiegów, nie rezygnować z aborcji. Co więcej, wręcz zaleca, aby był to zabieg, no jeden z tych zabiegów, jak to określa, priorytetowy. Państwa na całym świecie świadomie decydują się na izolację i wyrzeczenia po to, by zatrzymać śmierć. Z drugiej strony wciąż dokonuje się największa współczesna tragedia, jaką jest zabijanie milionów nienarodzonych, mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Na teraz dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam na główne wydanie informacji dnia o 20:00. Do zobaczenia.